Witamy serdecznie, dzisiaj gościmy w klubie Fit Park. Miałem okazję oglądać trening Angeliki. Angelika przygotowuje się do swojego startu za 2 tygodnie. To co widziałem, to powiem szczerze, że taki ciężki trening, tak. Nie taki kobiecy. Tak, to już nie są treningi dla osób nietrenujących, tylko to jest trening typowo pod osobę trenującą wyczynowo. Mogłeś zauważyć właśnie to i myślę, że nie każdy by sprostał takiemu treningowi. Startujesz na jakiej imprezie, przypomnij? Za 2 tygodnie mam Puchar Polski. Pierwsze eliminacje do Mistrzostw Polski. Mhm. Jak długi okres się przygotowujesz? Dokładnie jakby etap do nowego sezonu zaczął się w połowie grudnia. I teraz działamy właśnie na to, żeby wystartować mocno w lipcu na Mistrzostwach Europy, żeby stanąć na podium. To teraz szlifujesz jakby tak naprawdę formę na lipiec, można powiedzieć. Dokładnie tak. Teraz po prostu jakby jest część tego. Te polskie imprezy są tylko pokazaniem na to, że wystartuję tam na 100%. To już dość długi okres przygotowań. Jak się czujesz fizycznie, bo to ciężkie przygotowania. Start za 2 tygodnie, jak w tej chwili oceniasz? Dobrze przepracowany okres? Tak, to był dobrze przepracowany okres. Ja myślę, że jak na swoją kategorię wiekową i przede wszystkim wagową, jakby przezwyciężam właśnie siłą fizyczną. To przede wszystkim i czuję się w tym dobrze. No widać, że jesteś silna, bardzo silna i wytrzymała, bo naprawdę trening był dość ciężki. Jak myślisz, kto może ci zagrozić najbardziej? Jeśli chodzi o Polskę, faktycznie nie mamy słabych zawodniczek, ale to już nie jest to samo, co prezentują dziewczyny na międzynarodowych imprezach. W ostatnich 4 miesiącach miałam 3 i w 3 byłam w finale. 2 złote medale, 1 srebrny, bo w jednej nie mogłam wystąpić w finale, ponieważ skręciłam kostkę. Trener Szymon dołączył do tego sztabu, jest po prostu trenerem większej ilości procentów poza matą, czyli mobilność, technika, wytrzymałość i siła fizyczna. No właśnie, bo to typowy trening wytrzymałościowo-siłowy dzisiaj. Tutaj też na co dzień trenujecie, właśnie tu jest mata, żebyś mogła trochę potrenować? Tak, również możemy doskonalić się na pewno w strefie judo, bo jak ja i trener Szymon, obydwoje suniemy z judo. Trener Szymon to bardzo doświadczony zawodnik, jeśli chodzi o judo. Ja w swojej karierze, już mogę tak powiedzieć, trenowałam też 6 lat judo, więc nie jest mi to nieznana dyscyplina. Generalnie jeszcze masz czas na jakieś inne rzeczy? Jak to wygląda? Wiadomo, że tego czasu jest mało, ale jeśli się chce, to można mieć czas na wszystko. I na szkołę, dla rodziny i na treningi. Wiadomo, że mało jest czasu tylko i wyłącznie dla siebie, ale można tak wszystko zorganizować, że na wszystko się znajdzie czas. No bo tak naprawdę to już długo trenujesz i sobie radzisz z tym, prawda? Na co dzień tak naprawdę. Oczywiście, że tak. Nie trenuję od wczoraj, nie od miesiąca, tylko łącznie już 10 lat i myślę, że znam to na tyle i wiem, że się tak da żyć. A Szymon jakieś nowe metody treningowe wprowadził? Coś zmieniło jakby diametralnie twoje przygotowanie, bo rozumiem, fizycznym się bardziej zajmuje. Tak, zmieniło to, ponieważ ja byłam w takim wieku i w sumie jeszcze jestem, gdzie jakby nie zwracano uwagę na taką typową siłę fizyczną poza matą, czyli właśnie treningi na przyrządach. My raczej w tym wieku jeszcze słynęłyśmy i słyniemy z tego, że siła idzie tylko i wyłącznie z maty i nie było żadnej takiej innej kombinacji. A teraz już wchodzę w ten okres, gdzie powinnam właśnie łapać te elementy, żeby po prostu budować to i żeby nie było nikogo silniejszego w mojej kategorii. No i do tego chyba idzie to wszystko idzie w dobrym kierunku. Myślę, że tak. Wszystko na razie na to wskazuje, więc oby było dobrze. A kiedy wyjeżdżasz? Wyjeżdżam w piątek za tydzień. No to w sumie już tak ostatnie parę dni zostało treningu, już chyba trochę lżej, tak? Mimo wszystko to już schodzicie chyba z obrotów. Tak, schodzimy z obrotów i z tej jakby typowej siły przechodzimy na po prostu krótkie, intensywne treningi. Mhm. No, bardzo ci dziękuję. Mam nadzieję, że się spotkamy po twoim starcie. Będziemy mogli porozmawiać o kolejnym sukcesie. Oczywiście, że tak. Ja też mam nadzieję. Dziękuję bardzo.